Cześć kochani, moje robaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Amnezji. Zaczęliśmy tutaj... Fokus. What the fuck? Dobra. Cześć kochani, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Amnezji. Zacząłem dosłownie tutaj za tym rogiem, jak widzicie, jakbyście skręcili w lewo. Tylko że nie włączyłem sobie nagrywania dźwięku. Tak więc z automatu doznałem jakiejś dziwnej wizji. I teraz... O, to co słyszycie, to jest taki typek. Dobra, ja wam to rzucę, bo już rozkminiłem... w ogóle o co kaman. O. Że trzeba mu dać książkami czy czymkolwiek innym i on tam sobie wtedy poleci. Ogólnie się zesrałem, jak to zobaczyłem. Wrzucę wam to gdzieś, ale to będzie bez dźwięku. Dobra. Tutaj znalazłem dźwignię, którą muszę poruszyć. Wtedy otworzą się jakieś tam gdzieś pewnie drzwi. Tak dalej, lecz tam. Zostaw mnie. I coś powiedziałem, tak? Mam nadzieję tylko, że te drzwi są dalej otwarte. No rzuciłem ci tam książkę. Weź tam idź. Wezmę sobie jedną ze sobą na wszelki wypadek. Jeszcze dalej się tam rzucę. Fuck, nie wyrobiłem się. Ciężka brama. Dobra. Zostaw mnie. Nie, poszedł stąd. Fuck, tu są jeszcze jakieś książki w ogóle do rzucania. No, to taki. Bardzo szybko chyba biega. Tak, on biega bardzo szybko. Zdecydowanie bardzo szybko. Dobra, znowu muszę otworzyć sobie bramę i widzę, że tu jednak trzeba zapitalać jak głupi. Dobra, przez chwilę grałem w CS-a, więc dalej jestem wyluzowany. Troszku. Dobra, w takim razie ja sobie zostawię. Wow! Dobrze, że on do mnie w ogóle ten typek nie skoczy. Nie bij mnie. I co tam? Ej, no rzuciłem ci książkę! No ty dziadu jeden. Nie bij mnie. Dobra. Lecimy na pałę. Dawaj, nie zamykajcie się. No nie, on przeszedł. Nie, drugi tu jest. No nie. Już tu przylaz. Oto syto. Dobra, to już widzę, czym będziemy rzucać. Rzucamy resztkami zwłok. Więc idź, dobra, najpierw mu to wyrzucę w tamtą stronę. Niech się tam przejdzie. Ja bym się musiał chyba przebiec do tamtych beczek. Odejdzie jak najdalej. Więc zezar. Okej, gdzie jest dźwignia? Widzieliście gdzieś dźwignię? Tak, gość mi jeszcze pudło pcha. Gdzieś tu musi być. Aha, to jest chyba to, dobra. Za ten łańcuch muszę pociągnąć, okej. Dobra. Aport. I co tam zeżryj.
Już będzie żal. No. Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Ale się śmiesznie kręci tym kółkiem. Oh, fuck! Nie! No otwórz! Suń dupalać, foku, zasrany, nie! Martwe ciało może posłużyć do odwrócenia uwagi. No shit! O, dobra, ale jest okej, okay, jest ogar, jest wszystko. Nie wiem, gdzie on jest, więc rzucimy mu to tam. Gdzie on jest? Aha. Dobra, tam sobie dalej to żre. Tak więc rzucimy mu to. Poszedł? Uuu. Okej. Oh fuck! Przecież miałeś to żreć. Miałeś to żreć, gównojadzie. I co to zeżryj. Z łaski swojej, dobrze? Dawaj, 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 do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. No szybciej, już nie dam rady końcu tłumienia. Wow, fuck. Już? Stoisz? Masz amciej, amciej. Szybko, szybko mi się brama zamknie. Dawaj, 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 dawaj. Zamek jest bardzo prosty. Co? Jak to zamek jest bardzo prosty? Co to ma niby znaczyć? Zamek jest bardzo prosty. What the fuck? Podniosłeś igłę. Spokojnie. Spokojnie, 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 nie rozwalaj tych drzwi. Jest! O, Matulu. O, teraz to... Czujesz, że będzie się to? O! O! Babu, nie. Tak myślałem, to będzie spitalać. Nie dorwiesz mnie żywcem, pałogów jaty, dwa głupie krzesła. Dawaj, 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 uciekamy, Daniel! Matko Boska. Serio, ja wyszedłem z ta... Na kija tam w ogóle byłem. Ktoś mi powie na... Aha, dobra, ja wyszedłem gdzie indziej. Okej. Okay. A, no dzień dobry. Spoko, drzwi mi się otworzyły. Myślałem to jakieś... Chlapu, chlapu. Chlapu. Nie, nie śmieszne. Dobra, no matter. Okej, okay, dobra, troszkę się już rozluźniło, widzę. Więc nie, nie jest tak źle. Mamy kolejną wizję. W tym pokoju. Tam co, to jest jakaś winda zapewne. Tak. Tak, to jest winda.
It takes you to the gallery where you can view the panorama. Dobra, najpierw zrobimy sobie szybki exploring. This ride might be a little longer. Jeszcze póki co czuję, że najgorsze, będzie chwila przerwy, taka wiecie, żebyście się zdążyli wyluzować i tak dalej, a później znowu mi coś przywali. Zamknięte. Chamsko, żebym się oczywiście zesrał. Dobra, wejdźmy na górę. Muszę troszkę poeksplorować, żeby znaleźć oliwę, jakieś gabinę. Znalazł sobie jakąś oliwę, wiecie, krzesiwo i tak dalej. Nie liszczę, nie? W tej grze nie ma żadnych broni, w tej grze nie ma walki i tak dalej. Tutaj można tylko i wyłącznie uciekać, chować się i tak i krzyczeć. Okej. W ogóle jestem przeagent, bo ja sobie chodzę jak gdyby nigdy nic. A tu zawsze może mi zawsze coś wyjść na pałę. Ale no chyba jest spokojnie póki co. Co zwykłe skrzynki, co to jest? Dobra, jest krzesiwo. Przynajmniej jedno. Okej, jak w ogóle wygląda moje zdrowie psychiczne? W pełni zdrowia, w pełni zdrowia. Fajnie Daniel jest, nie? Pochodzimy sobie, pozwiedzamy. Easy na rajcie. Może nie będę tak tupał. Albo jednak. Mam dziwne przeczucia. Mam naprawdę bardzo dziwne przeczucia. Czy to jest... Tak, to jest głowa psa. No shit, Kuba. Dobra. Łopata... No, czysto. Słyszę jakieś szczekanie. No, żadnych książek do czytania tu nie mamy. Szybki exploring szuflad, proszę bardzo. Kolejne krzesiwo. Spokojnie, Daniel. Uwierz mi, ja się boję bardziej niż ty. Zaufaj mi. Okej. Co to nie ma, ma być za jakiś zapisek? Jakiś pamiętnik. Nie. Dobra, no matter. What the fuck? Nie, idziemy stąd, Daniel. Paszli, suka, bliać. Muszę swój strach pokonywać śmiechem, bo normalnie... Ja chyba tu nie mogę być taki poważny, bo za niedługo albo się zesram, albo wyzionę tutaj ducha. Więc już trochę wam ta seria tak zaczyna się tu troszkę oglądać, mimo wszystko. Co tu znowu mamy? W ogóle co to są za rajurbale? Mój dziennik! Przepadł! Aha, że... Ale to on to szukał, czy...? Dobra, nie, no tak, tam na pewno nic nie ma. Drzwi zablokowane z powodu zepsutego zamka. Karteluszka. Z biura gubernatora Algerii, ujawniający losy ekspedycji Herberta. Około tygodnia po moim powrocie, Abdullah... Allah Akbar! Nie mam pojęcia, co się z nim stało, ale martwi mnie to. Ja podejrzewam, że pewnie wszyscy nie żyją, jak to taki standard, wiecie o co, kaman. I tak dalej. Czy ja tutaj coś znajdę? O, jest krzesiwo. Co to jest? Podniosłem łom! Okej. A nie, to wieszaki są. Myślałem, że jakaś dźwignia. O, dobra, kolejne krzesiwo. Okej. Pewnie tym łomem teraz będę mógł otworzyć te drzwi. Pyk. Okej, czy coś? What the fuck?
the fuck? Tak podejrzewałem. Za dużo wolnego czasu. Dobrze, że kiedyś oglądałem Outlasta i wiem, że się można chować w szachach. Nie patrz. Nie patrz. Pamiętaj, jest taka zasada. Jeżeli ty go nie widzisz, to on ciebie też nie widzi. Nie patrzę. Easy. Wskazówki są po to, że... Jezu, już się przez chwilę zastanawiam, że on mi drzwi od szafy otwiera. Dobra, muzyczka się zmieniła. Już? Ja nie wiem, czy ja mam tutaj w ogóle znaleźć... a framuga? Nic z framugą? No, A, też nic nie ma. To ciekawe, czy się mogę poduszko? Nie mogę się poduszko schować. Nie wiem, czy ja mam znaleźć ten klucz, czy nie, chyba nie. Nie wiem, co robi takie... Nie, no to na pewno go nie ma. Easy, na lajcie. Tu jeszcze mam jakieś... drzwi i zejście na dół. I to są drzwi do... magazynu. Dobra, zwiedźmy magazyn, zanim zjedziemy tą winą. Tą windą. Masakra to. Ile mam krzesiwa? 7. Jak tam stoję z lampą? Połowa. Matko. Myślę, że nadszedł już ten czas, w którym w końcu zaczną się pojawiać potwory. Podniosłeś... Aby nie odejść od zmysłów, mam kurde lampę, tak? Sakra. Myślę, że to już znaczy ten czas, kiedy ten... kiedy już zaczną tutaj chodzić potwory. A tego bym bardzo nie chciał. Co to jest? Zaopatrzenie. Cześć. Dobra, jest wizja. Please, let me go. I won't tell anyone. I swear. I just want to go home. No! Get away from me! Leave me alone! Jezu, jestem tak spocony. Nie. Tak, Kuba, chowaj się pod pochodnią, nie? Zajebiście. Nawet nie drgnął. Chyba tu jest zasypane wszystko. What the fuck? Wiesz, że to krzesiwo.
chciałbym stąd wyjść, naprawdę. Nie wiem, po co ja tam schodzę. Jak tam, kurde, oliwa mi się kończy. Powoli, Kuba, pamiętaj. Dupą do ściany. Skąd te robale, skoro przecież kulturalnie... Ja trzeba oszczędzać oliwę. Słuchajcie, robi się już naprawdę syto. Są jakieś drzwi otwarte. Co to było? No bo już zaraz zejdę na zawał. No, przyzwyczaj się do ciemności. Dobra, jest skrzynka, jest oliwa, krzesiwo i mikstura zdrowia. Zajebioza. Dobrze, dużo krzesiwa. Mikstura zdrowia, moja, jestem w pełni zdrowia i mam lekki tylko ból głowy. Dobrze, napatrz się na światło. Nalajcie. Wszystko jest nalajcie. Dobra. Jest już gites. Naprawdę się cieszę. Niektóre przedmioty mogą być połączone ze sobą, tak? Aby opuścić jeden przedmiot na drugi, aby je połączyć. Czyli tak? Nie? Aha. Czyli, że jeszcze nie mogę wszystkiego połączyć. Dobra. Uzupełnimy sobie oliwę. Już chyba nic nie ma. Tutaj jest oliwa. Podrzędny. Zaraz, tu gdzieś były chyba jeszcze jedne drzwi, no nie? Tak, tutaj. Dobra, zapalmy sobie światło. Dobra. Jest okej. Dobra, jest fajnie. Nie tak. Okej. No nie! Kochani, skraszowało mi grę. Niestety, wyskoczył mi jakiś dziwny bóg i wyłączyło mi grę. W tym odcinku to już będzie na tyle. Cofnąłem je dopiero do wejścia na samym początku do magazynu, tak więc muszę zebrać całe wiertło. Następny odcinek rozpocznę już od tego, jak znalazłem całe wiertło i zapewne wyszedłem już z magazynu. O ile mnie nic nie zgwałciło po drodze i nie wyrzuciło moich zwłok w krzaki. Tak więc dziękuję bardzo, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę, bo inaczej się zesram. Podobało się, chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał, wbijcie na fanpage'a. Zróbcie to dla mnie, naprawdę będę się czuł o wiele lepiej. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, do następnego odcinka.